Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku ze Spin Tires, moi drodzy. Pamiętajcie, że jeśli podoba wam się ten film, albo jeśli lubicie filmy na moim kanale, zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję, żeby zwiększyć mi zasięgi i dotrzeć do jeszcze większej liczby ludzków. Tak jest. A dzisiaj sobie zaczynamy bardzo ciekawą grę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to jest oryginalne Spin Tires. Pierwsze Spin Tires, do którego mieliśmy dostęp, potem pojawił się Mad Runner, ale to Spin Tires jest takim pierwowzorem i niestety parę rzeczy jest tutaj gorszych od Mad Runnera, o których zaraz wam powiem. Jest tutaj bardzo dużo modyfikacji do tej gry w stosunku do Mad Runnera. Możliwe, że do Mad Runnera też już tam sporo powstało, tak? Mad Runner jest po prostu taką grą bardziej dopracowaną pod względem sterowania. Wiecie, tam mamy pełną obsługę pada chociażby, tak? Jak wejdę sobie do menu, to padem w Mad Runnerze mogę zrobić wszystko, nie? A tutaj muszę mieć na kolanach klawiaturę z touchpadem, żeby obsługiwać tę grę, nie? I muszę sobie tutaj miziać touchpada, żeby coś tam jakąś wybrać sobie. Druga sprawa, no tutaj jeśli chodzi o force feedback i te ustawienia, to wszystko wygląda tak samo jak mamy w Mad Runnerze, tak? Też mamy manualną skrzynię ze sprzęgłem, widzicie tam gaz, to wszystko fajnie działa, tylko sama obsługa pada na pierwszy strzał jest po prostu trochę gorsza niż w Mad Runnerze, nie? I to jest odczuwalne. Trochę inaczej wygląda ten interfejs, no nie wiem, czy jest brzydszy, czy ładniejszy. Widoku z kokpitu tutaj nie ma jut w ogóle, no więc gra wygląda na taką po prostu wczesną wersję Mad Runnera, nie? Mimo, że to jest oryginalny Spin Tires. Ja wziąłem sobie tutaj, ja mam tu masę modyfikacji poinstalowanych do tej gry, bo tutaj testowałem takie najbardziej hardkorowe mody, jakie chyba kiedykolwiek powstały do jakiejkolwiek gry. W każdym razie wydaje mi się, że ta gra jest też trudniejsza, jeśli gramy zgodnie z tymi normalnymi ciężarówkami, które tutaj mamy do dyspozycji. Ja tutaj wziąłem taką ciężarówkę, no chyba niezbyt rozsądnie, z takimi oponami gładkimi, asfaltowymi na tą mapkę. To nie był chyba dobry pomysł. Więc może rozpocznę sobie jeszcze raz grę, bo ja nie jestem w stanie tutaj przejechać. Chyba że, o właśnie, bo poczekaj, w tej części Spin Tires, w tym Spin Tiresie chyba mogliśmy wymienić sobie też oponki na jakieś inne, nie? W Mad Runnerze nie mamy części opcji, które są w tym oryginalnym Spin Tiresie, ale w Mad Runnerze mamy masę innych rzeczy, które mi się po prostu bardziej podobają i które ułatwiają życie. I tu nie chodzi o to, że gra jest łatwiejsza, chociaż w niektórych aspektach jest, tylko chodzi bardziej o to, że jest przyjemniejsza w obsłudze, tak? Tutaj praca tej kamery jest naprawdę dziwna. W Mad Runnerze też nie jest jakaś super przyjemna, ale tutaj jest jeszcze bardziej udziwniona, nie? I można się do tego przyzwyczaić, ale jest to takie no, nieprzyjemne dla osoby, która wbije sobie powiedzmy z jakiegoś Need for Speeda albo z jakiejś Forzy, po prostu z jakiejś innej gry, gdzie to wszystko działa bardzo sprawnie. Dobra. Ojej, o właśnie, to jest to, o czym wam mówiłem, czyli tu musimy obsługiwać wszystko mychą. I mamy tak podobne ustawienia tutaj pojazdów, ale chyba mamy też, zobaczcie, off-road wheels. Pyk, i to są off-roadowe do tej ciężarówki, one nie są tak hardkorowo off-roadowe jak niektóre, z którymi mamy, możemy mieć tutaj możliwość, które możemy mieć możliwość załadowania, co to jest? To jest po prostu zapasówka, nie? Tak, tutaj to widzicie, że działa tak samo jak w Mad Runnerze. Jest troszeczkę inna czcionka tego menu tutaj do wyboru, nie? No, ale tak z grubsza tutaj zainstalowaliśmy sobie. Nie mogę teraz obrócić kamery, właśnie nie mogę wam pokazać. Unity Box, Repair Points i tutaj mamy Garage Points. Nie? Dobra. Jedziemy. I tak, teraz mogę obrócić kamerę i zobaczcie, mamy dwie, mamy przyczepkę i takie nadwozie furgonowe i teraz możemy sobie z tym gdzieś jechać. No i mapka, no dobra, tu jest inaczej z tym sterowaniem trochę.
Jak się tutaj mapę robi? Zrzucę na F1 to było? Aha, tu można kamery wybierać na klawiaturze. 1, 2 i 3, mamy różne kamery. To jest druga. Od tyłu całkiem, to jest z kokpitu, z dachu. I mapa NB, czekaj, popróbuję wszystko. Aha, tu mamy światła z przodu. O, właśnie tutaj te ptaki się tak roztegowywały. Tutaj chyba też grzyby się świeciły. Co ja robię? Coś mi się tam robi z tym pojazdem. Dobra. Czym się robiło mapę w tym spin tiersie? Tutaj mamy dyferencjał pod kół. Ja pamiętam, że na klawiaturze kiedyś to grałem. Mi się teraz przypomina, to jest... Bardzo dawno nagrywałem odcinki z tej gry. Ale zdecydowanie pod względem obsługi wolę Madrunnera, no bo jest bardziej intuicyjny. Próbuję tutaj odpalić mapkę, klikam wszystko po kolei. O, jest, dobra, jest mapka. Log kiosk, proszę bardzo, tutaj się trochę to inaczej nazywa. My musimy sobie dojechać do garażu, będziemy musieli je przedostać przez rzekę. Tu właściwie fizyka jazdy powinna być taka sama jak w Madrunnerze, ale widzę, że byśmy musieli sobie zawrócić i pojechać tą drogą tutaj, nie? Myślę, że tak lepiej trafimy do garażu. I tam musimy 4 punkty warsztatowe dostarczyć i właściwie będziemy mieli po sprawie. Chociaż, wiecie co, spróbujmy się przedostać tutaj po prawej stronie. Zjedziemy sobie na te kamulce i zobaczymy, jak ciężarówka sobie będzie wtedy radzić. Nie? Czekaj, nie wiem, czym ja, nie wiem, na czym włączyłem mapkę. Nie wiem, jak ją wyłączyć. Bo tutaj mamy ten też fajny taki zegar, pogodę. Nie wiem, czy tutaj może padać deszcz, czy nie. Poczekaj, bo chcę wyłączyć mapę. O! I tak, skręcimy sobie tutaj w prawo. Czekaj, bo... Aha! To mi się włączyło, dobra. Ręczny, blokada dyferencjału. I tak, mamy niby to opony offroadowe. A zobaczymy, jaki to da rezultat. Ta ciężarówka nie była jedną z najlepszych, zwłaszcza na hardkorowy offroad, dlatego że tutaj prześwit jest mały, czyli po prostu jest zawieszona dosyć tak... dosyć nisko zawieszona, nie? No ale zobaczymy, jak poradzi sobie z hardkorowym terenem. Dobra, troszeczkę przesadziłem. Trochę przesadziłem, spróbujmy sobie w drugą stronę odbić. Force feedback, czyli obsługa kierownicy, jest tutaj bardzo podobna do tego, co mamy w Madrunnerze. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj ten force feedback jest troszeczkę taki mocniejszy, silniejszy. Trzeba uważać. Hamulce tutaj działają tak samo jak w Madrunnerze. Pamiętam, jak na tych kamieniach trenowałem z różnymi ciężarówkami. Testowałem je na różne sposoby. Tak, tu zdecydowanie za mały prześwit. I już się chyba nawet zahaczyliśmy. Shit. Jest lipa. Dobrze, do tej misji pozwoliłem sobie wziąć teraz inną ciężarówkę. Okej, ona jest troszeczkę wolniejsza, ale powinna sobie poradzić z tymi terenami bez problemu. Chociaż kamienie w tym pierwotnym Spin Tires, no, były trudne do pokonania nawet dla najtwardszych zawodników. A ja mam tutaj zainstalowane mody, na przykład Tatra 16x16, Tatra 8x8. Takie ciężarówki mam tutaj poinstalowane, więc naprawdę grubo. Blokada dyferencjału i poszedł. Tutaj nie wiem, jak tu było z blokadą dyferencjału, bo tu muszę trzymać kierownicę i jednocześnie kamerę ustawić jakoś. Właśnie. Tutaj jest trochę inaczej z tą kamerą. Niewiele widać, prawdę mówiąc. Sobie możemy oddalić. Właśnie w ten sposób, dobra. I skręcamy, jedziemy tą samą drogą, co przed chwilą. I zobaczymy, jak ta ciężarówka sobie poradzi. Po prostu obsługa tej gry jest mniej przyjemna niż to, co mamy w Madrunnerze. Damage.
ale też jest trudniejsza moim zdaniem przez to. Dobra, tu nie ma kompromisów. Napęd na wszystkie koła. Tutaj mamy 6 kół, więc napęd 6x6 powinien sobie doskonale tutaj poradzić. Też mamy nadwozie furgonowe z częściami garażowymi, ale uwaga, bo mamy rwącą rzekę. I w ogóle zwróciliście chyba uwagę, że ta zieleń jest tutaj bardziej żywa, że ta grafika jest taka bardziej kontrastowa, te kolory są tutaj żywsze. Ja nie wiem, czy ja może coś ustawiłem w Madranerze inaczej, natomiast wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę pod tym względem lepiej, nie? Mamy taki playground z fizyką troszeczkę. Ta woda też wygląda jakoś tak inaczej, tak lepiej może trochę? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie zdecydowanie powinni zgapić obsługę z Madranera. W Madranerze mamy też coś takiego, że pojawia nam się... Wow. Mogę tu spaść? Jak spadnę, to i no koniec. Dobra, musimy drugą stronę kontrolować, bo mnie znosi w rzekę. Trochę sprzęgła. Zobaczymy, co się stanie teraz. Żyjesz, ciężarówko? Czekaj, spróbujmy wyprostować koło. Jeszcze jestem na tym poziomie, ale mnie tu znosi, kurde, dobra. Spróbujmy wycofać. Oh yeah. Takie momenty uwielbiamy w Spin Tires, nie? Na to czekamy. Nie mogę do przodu. Zobaczcie, co się z tą wodą dzieje, ta fizyka, nie? No kurde, w jakiej innej grze coś takiego zobaczysz, człowieku? W żadnej. Shit! Patrzajcie, co się tutaj wydarza. Mimo takiej wielkiej ciężarówki. Niedobrze, i co teraz? Ja myślałem, że ta ciężarówka bez problemu sobie tutaj poradzi. Patrzcie na te resory. Ej, naprawdę wydaje mi się, że ta grafika tutaj Spin Tire z tym podstawowym trochę lepiej wygląda. Mimo to mam takie odczucia, że ta gra jest taka... bardziej... w wersji wczesnego dostępu, tak? Nie działa tutaj wszystko tak, jak byśmy tego chcieli. Ej, no próbuję się przyciągnąć, nie działa ta wyciągarka, czy co? Może pojazd za ciężki? Ani drgnie, no. Czekaj, może o coś się jeszcze tu zahaczymy, ale nie, tylko tą mieliznę. Przydałoby się kawałek łopaty i by to przetegował, nie? No dobra, może jakoś na bok spróbujemy to przeciągnąć. Ty, albo w ogóle zobaczcie ten wał napędowy tu z przodu, co się z nim dzieje. Ja pierniczę, no dobra. Rzucam bieg. Czekaj, nie to chciałem. O, to sterowanie jest tutaj, powiem wam, że trochę gorsze. Dużo gorsze niż w Madranerze. Spróbujemy sobie zahaczyć o coś innego w tej ciężarówce. Ale tutaj nie możemy. Tutaj zobaczcie, możesz zahaczyć tylko tam, gdzie masz wyciągarkę. Co mi się podoba, tak? To ta wyciągarka ma bardzo duży zasięg też. Spróbujmy ją szarpnąć gdzieś tam na bok może. Skręcimy koła w tę stronę. Okej, i wyciągarka. Pasz. Dawaj maszyna. Dobra, hamujemy. Wow! Ho. Żyje maszyna. Powoli. Co tam się z tyłu dzieje? Jak wygląda ten zaczep tutaj teraz? Nie wiem, to się tu wszystko wyciągnęło. Dobra. Zrobiliśmy teraz ciężarówkę w wersji stance. Zaciągamy ręczny, odczepiamy linę. Tyk. Jedziemy dalej. Właściwie dalej to znaczy gdzie? Nie wiem. Miałem tutaj po prostu przejechać. Okej, co się dzieje z tyłu? Nie no, teraz to pójdzie. Tylko nie wiem, w którą stronę. A, chodźmy tu na wprost. Udało się przejechać przez tą dolinę dopiero zmodyfikowaną ciężarówką.
No jest grubo. Także możecie sobie porównać te dwie gry. Wydaje mi się, że tutaj troszeczkę lepiej graficznie to wygląda, chociaż może jakoś tam Madrunnera źle ustawiłem. Nie, że tam ta grafika jest taka bezpłciowa, jakaś taka bez kontrastu, ta zieleń nie wygląda jak zieleń. Tutaj mi się podoba dym z rur wydechowych bardziej. Tam mi się podoba, że na przykład mamy animowane niektóre elementy w środku, jak silnik podczas odpalania. Tutaj tego nie ma. Jakby jest parę różnic w tych obu grach. I też zauważyłem, że trochę w sterowaniu, bo też te koła w błocie inaczej się zachowują niż w Madrunnerze. W Madrunnerze... W ogóle Madrunner ma druga część wyjść, nie? To jest ciekawe, że oni robią jakby drugą część, a do Spin Tiresa z 2014 roku jest ta gra. Do Spin Tiresa powstaje teraz rozszerzenie mapowe, gdzie będziemy mogli pojeździć po Czarnobylu, człowieku. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. No ale jeśli ja bym miał wybierać, to bym sięgnął po Madrunnera, dlatego że i tak mamy do Madrunnera bardzo dużo modyfikacji, jeśli byśmy się chcieli nimi pobawić. Poza tym jest na starcie dużo więcej mapek i obsługa jest dużo ciekawsza, no i wydaje mi się, że mimo wszystko ten interfejs lepiej wygląda, ale graficznie ta zieleń, ten las lepiej jest oddany, myślę, że w Madrunnerze. Nie wiem, jakie są wasze... lepiej jest to w Spin Tiresie niż w Madrunnerze. Mi się mylą te dwie gry, bo powiem wam, że one są prawie że identyczne na pierwszy rzut oka, ale jak tak się przyjrzysz, to jakieś tam różnice mimo wszystko są, nie? Dobra. Teraz, gdzie ja miałem... A, kurde, nie tak miało być. Ja tu w pewnym momencie miałem przejechać przez tą dolinę i skręcić od razu w lewo i pojechać na garaż. Oni teraz będziemy musieli gdzieś w lewo skręcić, kurde. Czyli daj, nie, dobrze, dobrze, tutaj się gdzieś pojedzie. Dobra, lecimy na garaża. Wziąłem sobie taką zmodyfikowaną ciężarówkę, żeby wam pokazać, jak tutaj miałem kiedyś mody poinstalowane. To i tak nie jest jakiś tam hardkorowy mod, ale już nie chciałem brać jakieś tam Tatry 16x16. No, myślę, że to by była trochę przesada. Wydaje mi się, że to Spin Tiresa w porównaniu do Madrunnera jest troszeczkę trudniejsze. Madrunner ma dużo takich ułatwień, przez co gra jest, myślę, że przyjemniejsza dla casuali. Taka łatwiejsza w odbiorze. Tak, jadę teraz na dwójce. Jadę pod prąd. Znaczy jadę. Teraz się okaże, czy jadę. No, jadę chyba. Gaz do końca. Tutaj w tym Spin Tiresie jest... W tym Spin Tiresie jest tak, że praktycznie cały czas dajesz gaz do końca. Coś się z ciężarówką tam dzieje, nie? A w tamtym, w Madrunnerze, musisz tym gazem trochę lepiej operować, czyli dajesz mniej gazu i wtedy dopiero ciężarówka jakoś sobie tam radzi. Dobra, ręczny zaciągam, kurde, zapomniałem biegu zrzucić. I zobaczcie, no katastrofa znowu. Spróbujemy się podczepić. Może tu. Okej. Tutaj takie sytuacje, myślę, że Spin Tires jest dla hardkorowców bardziej, Madrunner jest dla może bardziej casuali, tam się po prostu przyjemniej gra. Ale mi wystrzeliła kierownica. Dobra, odpiąłem się. Musiałem się stamtąd wydostać jakoś. Ręczny. Okej. Mamy ręcznego i teraz nie poleci, nie poleci. Jedynka, ręczny. Kurde. Ale mi kierownica strzeliła ponad garstku. Ale jadę. Właśnie, tak się zastanawiam, może tego ręcznego uda się ustawić na hydrołapę. Teraz sprawdzę. Powinna być taka opcja. Tutaj raczej powinno to działać. Dobra. I tak. Change gear, honk, handbrake. O! Okej. Dobra. Fajnie, że... Spoko.
Ten ręczny jest tutaj zero-jedynkowy, niestety, więc tam się nie pobawimy w jakieś podjeżdżanie z ręcznego, no ale tak też jest spoko. Dobra, właściwie to ja zobaczę, gdzie tutaj jechać. To było tu. Okej, wydaje mi się, że tą drogą gdzieś dojedziemy. Myślę, że tam, gdzie ja chcę. Ręcznego i cyk. Dobra. Poszedł. Chyba tutaj może skręcimy, bo... O, coś tam jest. Tam jest do odkrycia teren. I tu jest jakaś droga asfaltowa. Nice. Dobra, odkryjmy sobie ten teren. Będziemy wiedzieć, gdzie jechać. Nice. Ręczny. I zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. Ja pierdziu, to jest gorzej niż myślałem. Czekaj, jak tu się... O, właśnie. Nie no, pojedziemy tutaj drogą w prawo teraz. Do garażu moglibyśmy się też tutaj na wprost jakoś dostać, patrzcie. Nie no, kurde, co będziemy drogą jechać? Jedziemy na wprost. Na wprost i w lewo gdzieś i do garażu tam przez jakieś góry. Nawet drogi tu nie ma niby. A, tam nie ma drogi. Jak nie ma drogi, to zrobimy drogę, nie? Tu jakieś kamulce są. Kurde. Nie no, wygląda... Chyba damy radę przejechać, spokojnie. Nie ma drogi, Lucek mówi, a chyba damy radę, nie? Standardowo. Wejdziemy sobie tutaj tym moim pociągiem. Tutaj te drobne drzewka to można pokonać. Okej, okay, teraz tu. Uuu, shit. Jak widzę czarne błoto, to nie wróży nic dobrego. W nim się bardzo łatwo można zakopać, nawet czymś takim jak ja mam tutaj. O, patrzcie, tutaj się pojawia to, co wam zwracałem uwagę, jak graliśmy w Mudrunnera, że są takie świecące elementy na mapce, nie? Tego nie ma... Zobaczcie, tam wszędzie to jest dookoła. Podoba mi się to bardzo, powiem wam. Tego nie ma w Mudrunnerze, tak? To jest tylko w Spin Tire z tym takim original game. Dobra, się trochę zakopiemy. Światełka, proszę bardzo. Czekaj, to jest... O! Dobra, mamy światełka. Ty, co teraz? O właśnie, ten właśnie, kurde, ta czarna ziemia mnie dobijała zawsze, pamiętam. Omijałem tego szerokim łukiem. Już tutaj przypominam dlaczego. Już się zakopuję. To specjalnie tutaj tak jest zestawione dla ludzka. Próbuję na niższych obrotach, ale nie ustełty. Dobra, do przodu. Mam AWD, blokadę dyferencjału, a i tak. Zobaczcie, i ta ciężarówka to jest zmodowana, nie? To jest trochę inaczej z tą fizyką, mi się wydaje. Jest trochę trudniej na tym oryginalnym Spin Tiresie. Widzieliście, że grałem w Mudrunnera, to dostałem tą ciężarówkę, którą tam miałem na starcie i spoko, nie? No tutaj nie jest tak łatwiutko. Zobaczmy. O, ale mamy wyciągarkę w bardzo fajnym miejscu. Tam, z tego co wiem, w Mudrunnerze nie mamy aż takiej opcji, żeby aż tak bardzo się wyciągać. Wow! Ale tą wyciągarkę tutaj ciśnie. O, takie małe drzewko, nie? Ile tu możemy mieć ton? Z 10 tego ładunku. Małe drzewko daje radę. No by tam pół planety wyrwało w rzeczywistości. No ale co tam, to jest gra, nie? Tutaj mamy się ponoć dobrze bawić. Dobra, odczepiamy. Jedziemy. Na kierownicy też zupełnie inna gra. Ja pamiętam, że grałem w Speed Tires na klawiaturze nawet. Potem trochę na padzie. Na padzie to już w ogóle kosmos. Manualna skrzynia biegów, te sprawy. No. Teraz manualna ze sprzęgłem. To jest dopiero granie. Dobra, tu będziemy musieli wzdłuż tej skały jechać. Praktycznie prosto do garażu. Ja nawet pamiętam tą lokację przy garażu.
trójeczka i poszedł. O, tak to musimy chyba. O, i tu już ciśniemy na garaż. Tu już ciśniemy na garaż. Do góry, zdaje się. Naprawdę ten force feedback jest tu ultra mocny. Ja swego czasu tutaj kierownicę ustawiałem sobie w Windowsie, tak żeby ten force feedback był na 50%, bo i nie mogłem w niektórych grach utrzymać aż tej kierownicy. Ale teraz ustawiam wszystko na 100%, żeby jak najlepiej czuć te samochody. I jest super, czy gram w Fordze, czy gram w Spin Tiresa, czy jakieś inne tam rajdówki, naprawdę jest git. No i moi drodzy, dojechaliśmy sobie do garażu w bólach, bo w bólach, moim zdaniem Spin Tires Original Game jest trudniejszą grą od MudRunnera i też gorszą w obsłudze niestety, i tak jak wam tłumaczyłem i opowiadałem o tych wszystkich różnicach, które są w MudRunnerze w stosunku do Spin Tires, no jest trochę inaczej, nie? I moim zdaniem mniej komfortowo, ze względu na to, że trzeba jeszcze się niestety liczyć z... Czekaj, tam co się zrobiło? A, zrobiło się już wszystko, dobra, czyli odblokowałem. Mamy kolejną ciężarówkę. Odblokowaliśmy sobie kolejny garażyk. Natomiast obsługa kierownicy, czy to w tej grze, czy w MudRunnerze, jest taka sama. Tutaj mamy, zobaczcie, tam się wszystko obraca, czy wy to widzicie w ogóle. Ja to jeszcze tutaj pokażę dokładniej. Zobaczcie, jak pracuje to zawieszenie. No kurde, aż się łezka wokół kręci, jak pięknie to wszystko wygląda, nie? A czy tutaj to jest mod, tak? Więc to nie będzie tak ładnie wyglądać w niektórych sytuacjach, ale na przykład jak ten dyferencjał tam pracuje. Jak dodajemy, zobaczcie, jak się zatrzymujemy, to też się tam zatrzymuje, nie? Jak jedziemy, to też się tam kręci, jakby wszystko tutaj tak świetnie pracuje, że można tym samym patrzeniem na to, można cieszyć oko, nie? A jeszcze, wiesz, cała ta opcja, że ty tym kierujesz, tak? Że to od ciebie zależy, jak to się zachowuje, nie? To jest niesamowite i bardzo mi się to podoba. O, teraz jest trochę więcej światła, to będziecie to widzieć. To jest mod, więc tutaj te resory nie powinny być aż tak wydłużone, no one są, nie wiem, czy to jest odwrócone w drugą stronę, czy coś, to wygląda jakby to jakieś pasy były połączone z tymi kołami, nie? Te resory, no ale to jest modyfikacja, więc to się zrobi tak po prostu trochę dla jaj, też żeby trochę ułatwić grę, no ale to też pokazuje mniej więcej, na co można sobie pozwolić w tej grze, nie? Co do prędkości maksymalnej, tutaj możemy sobie wyłączyć blokadę dyferencjału, zobaczymy ile uda nam się, do ilu uda nam się rozpędzić. Tutaj nie ma żadnego zegara, zresztą w MudRunnerze też nie ma żadnego zegara prędkościomierza, nic, nie? 5 biegów tu mamy, ostatni bieg sprawia, że samochód osiąga chyba maksymalną prędkość, nie wiem. Mimo wyłączenia blokady dyferencjału i AWD wywala mnie z zakrętu przy maksymalnej prędkości. Ja nie wiem, czy to jest maksymalna prędkość w ogóle. Piątka to jest maksymalny bieg, jaki mamy w tym pojeździe. Nie ma się co chyba dziwić. Trochę się już dusiło na tej piątce, ale dalej sobie jedzie. Tutaj mamy kawałek taki asfaltu. W MudRunnerze mamy też kilka dodatkowych mechanik i utrudnień, jeśli chodzi o rozgrywkę, którą możemy prowadzić, bo tam mamy na przykład szlabany, tak? Nie przejedziemy przez szlaban, mając jakiś tam konkretny ładunek, tak? Z kolei nie pamiętam, żeby w MudRunnerze padał deszcz. Tutaj jest deszcz. Jakby są takie drobne różnice, ale w mechanice ta gra jest taka sama właściwie. Tak wydaje się, że programista sprzedał tę grę do jakiegoś tam wydawnictwa, to wydawnictwo ją po prostu ulepszyło jakimiś innymi programistami, nie mam pojęcia. Tutaj jest też fajne to, że jak się przejeżdża przez mosty takimi cięższymi ładunkami, to te mosty się też uginają. Może w rzeczywistości to nie byłoby aż tak widoczne, ale to cieszy po prostu oko to wszystko, nie, jak to wygląda. I też chyba w MudRunnerze możemy osiągać wyższe prędkości, nie? Może ja mam złą jakąś ciężarówkę i są tam jakieś inne takie zmodowane, które jeżdżą po 1000 km na godzinę, mimo że ta mapka ma
6 na 6 km. No to się w mieniu oka to przejeżdża, ale tak to wygląda, nie? To jest maksymalna chyba prędkość dla tej ciężarówki. No i ta mapa i ogólnie wygląd gry, grafiki się troszeczkę różni. Nie są to jakieś takie różnice, żebyśmy się źle mogli bawić, czy w tej, czy w Mudrunnerze. Chociaż ja bym polecał wam jednak Mudrunnera, z racji tego nawet, że będzie Mudrunner 2. Totalnie nowa gra. Zobaczymy, jaka będzie w niej zawartość, tak? Czy będzie ładniejsza, czy będzie brzydsza, czy będzie więcej mapek. To się wszystko okaże. No, chciałem sobie powrócić do tego Spintajerca, żeby wam pokazać, czym różni się dzisiaj Spintajers od Mudrunnera. Ciężko utrzymać kierownicę. Specjalnie puściłem, żeby pokazać, jaka tutaj jest, jakie tutaj moce się pojawiają. Naprawdę dosyć mocno trzeba się tutaj namęczyć i to autentycznie. Czy no w prawdziwym życiu podejrzewam, że jest dużo trudniej, ale jakaś tam dawka symulacji jest, nie? No, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał taki powrocik do dawnego Spintajersa już na kierownicy. Oh yeah. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Hejka!